poproszę o przedstawienie referatu przez pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Borsę, który reprezentuje nasz Uniwersytet, Wydział Nauk Politycznych, i pan profesor będzie nam mówił o wspólnej celi, o warunkach więziennych. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, będę mówił o takich specyficznych relacjach, ale przyjaznych, do których doszło w więziennej celi. Temat postanowiłem rozwinąć po tym, jak kilkanaście lat temu wydałem książkę o więzieniach stalinowskich i wtedy napisałem dosłownie kilka zdań o tym, że zdarzały się takie sytuacje, iż w powojennych stalinowskich więzieniach wspólnie siennik albo prycz więzienną dzielili przedstawiciele różnych narodów. I tak złożyło się, że w tej wspólnej celi byli niekiedy i Polacy, i Ukraińcy, i Niemcy oraz przedstawiciele innych narodów. Na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania będę mówił tylko o relacjach polsko-niemieckich i ukraińskich w tych ekstremalnych sytuacjach i warunkach. Z tego tekstu, który przygotowałem, który liczy kilkanaście stron, postaram się wybrać kilka najciekawszych fragmentów. Bo z tego, co się zdążyłem zorientować, to o czym mówiła pani profesor Teresa Maresz, ukaże się praca, gdzie pomieszczę kilkanaście takich dość rozbudowanych wątków z dużą dozą memuarystyki z epoki, bo tak uczciwie rzecz ujmując, ja bazuję przede wszystkim na memuarystyce, czyli na wspomnieniach, relacjach i pamiętnikach ludzi, którzy przeszli przez zakłady karne, więzienia, cudem przeżyli, a potem po 1956 roku, a zwłaszcza po 1989, złożyli relacje z tamtych trudnych dla nich czasów. Więc tak mniej więcej wygląda geneza mojego artykułu, a o szczegółach za chwileczkę. Wydarzenia polityczne w powojennej Polsce sprawiły, że funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa w różnego rodzaju miejscach odosobnienia ulokowali niemieckich zbrodniarzy wojennych, Ukraińców oraz Polaków, polskich patriotów z pierwszej i drugiej konspiracji, przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, oficerów polskich sił zbrojnych na Zachodzie. I to będą bohaterowie dzisiejszego mojego wystąpienia. Funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa zadbali również o to, aby wzmocnić swój przekaz zaadresowany do zwykłych Polaków i tych Polaków, których eskortowali do zakładów karnych, dodatkowo ubierali mundury niemieckie, jeszcze bardziej chcąc ich upokorzyć. Tu mamy taką krótką relację jednego z więźniów. Departament Więziennictwa i Obozów wagony więźniarki wzbogacał napisem Volksdeutsche. Jeden ze skazanych zanotował po latach. Zdziwiło mnie, że na jednej ze stacji ludzie z pogardą pluli na nasz wagon. Dopiero gdy wysiedliśmy we Wronkach, zobaczyłem, że umieszczono na nim napis bardzo dużymi literami Volksdeutsche. Jeżeli się przejrzy inne wspomnienia, relacje z epoki, to bardzo często możemy znaleźć tego rodzaju opisy albo też zorganizowane grupy młodych ludzi z inspiracji lokalnych urzędów bezpieczeństwa towarzyszyły takim transportom i na komendę wznosiły okrzyki, że przewożeni są do więzienia Volksdeutsche, zbrodniarze niemieccy, czy też inni ludzie, którzy zhańbili się w latach II wojny światowej, a tak naprawdę w środku jechali żołnierze albo Armii Krajowej, albo różnych formacji niepodległościowych. Mamy dziesiątki tego rodzaju
przykładów. Więźniowie Polacy doświadczyli kolejnego upokorzenia już w zakładach karnych, kiedy przyszło im w celi spotkać się oko w oko z faktycznym Niemcem, który miał na sumieniu dziesiątki, setki, a nawet tysiące niewinnych ofiar, w tym oczywiście Polaków. Dla uwięzionych Niemców ubiór Polaków w mundur Wehrmachtu też stanowił niemałe zaskoczenie. Dodatkowo do tych samych cel dochodzili więźniowie ukraińscy, którzy mieli na sumieniu współpracę z Niemcami w latach II wojny światowej bądź służbę w ukraińskiej armii powstańczej. Jeśli chodzi o Ukraińców, może teraz kilka słów o skali zjawiska, bo skoro mówimy o celi, bo będę zajmował się wyłącznie więzieniami, to też ważne są liczby, czyli może kilka słów o tym, o jakiej skali zjawiska możemy w tym wypadku mówić. W pierwszym okresie po zakończeniu wojny w różnego rodzaju miejscach odosobnienia było uwięzionych, to są dane oczywiście Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, 566 Ukraińców. Materiały resortu wskazują tu na obozy i więzienia. I tu po nazwy kilku zakładów karnych. Bydgoszcz, Łęgnowo, Jarosław, Kraków, Krosno, Krzesimów, Leszno-Gronowo, Mielęcin, Mysłowice, Przemyśl, Rzeszów, Wadowice. Liczba uwięzionych Ukraińców wzrosła w 1947 roku i wtedy można mówić o ponad 3800 osobach, głównie ulokowanych w obozie w Jaworznie. Nadal kilkuset innych przebywało w więzieniach śledczych i było poddanych szczegółowym przesłuchaniom. Następnie oni zostali w większości skazani na karę śmierci, ale byli to ludzie związani z ukraińską armią powstańczą i którym udowodniono im zbrodnie ludobójstwa. Dodatkowo w polskich więzieniach przebywali również żołnierze UPA przekazani przez czechosłowacki wymiar sprawiedliwości. W 1950 roku, jak to wynika z dokumentacji resortu bezpieczeństwa, w różnych miejscach odosobnienia było uwięzionych ponad 1000 osób obcokrajowców, ale oni wszyscy znaleźli się w takim dość dziwnym wykazie sprawy narodowościowej. W tej chwili trudno byłoby nam stwierdzić, ilu tam faktycznie było Ukraińców, a ilu przedstawicieli innych narodów. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące Niemców, ja pominę w tym miejscu tych jeńców wojennych, którzy pracowali w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku, ale zajmę się głównie przede wszystkim tymi, którzy przebywali w zakładach karnych, czyli to nie będą osoby, które przeszły przez obozy, ale przez klasyczne więzienia. W dokumentacji Departamentu Więziennictwa i Obozów MBP znalazły się następujące kategorie. Zbrodniarze faszystowsko-hitlerowscy oraz jeńcy wojenni. Oddzielnej rubryki doczekali się również Volksdeutsche z postanowieniem karnym i administracyjnym przed wyrokiem i po wyroku. Nie wnikając za bardzo w szczegóły, można zauważyć, że w grudniu 1945 roku było uwięzionych w takich z tych pobudek 10 800 Niemców. Podliczenia z grudnia 1947 roku dokładnie informują o 188 zbrodniarzach faszystowskich w zakładach karnych oraz o ponad 28 tysiącach Volksdeutsche. Dwa lata później wykazy liczbowe zaludnienia więzień, aresztów i obozów wskazują na 1242 osoby odbywające karę za zbrodnie faszystowsko-hitlerowskie i 367 osób za odstępstwo od narodowości. Jeśli chodzi o konkretne zakłady karne, to przodowały wówczas więzienia Warszawa-Mokotów, Strzelca Opolskie i Nowrocław, Sztum, Wrocław, ulica Kleczkowska i Sądowa, Sieradz, Nowogard, Racibórz, Barczewo, Goleniów i Koronów. I na końcu kilka słów o informacji na temat liczebności polskich więźniów, Polaków, więźniów politycznych skazanych za przestępstwa, jak władze komunistyczne ujmowały, antypaństwowe. Tu historycy nie są zgodni, dlatego że nie dysponujemy dokładnymi danymi liczbowymi. Próbował to policzyć Andrzej Paczkowski. Ja też próbowałem jakby rzucić na ten problem więcej światła. Ustalono mniej więcej, że więźniowie polityczni stanowili około 30-35% liczby wszystkich więźniów. Biorąc pod uwagę, że przez więzienia
przeszło mniej więcej od 1 miliona do 1,5 miliona osób w latach 45-56. Dałoby to mniej więcej liczbę ponad 500 tysięcy polskich więźniów, Polaków więźniów politycznych skazanych za działalność antypaństwową. I biorąc pod uwagę te wszystkie liczby, jakby logiczne wydaje się, że Polacy, Niemcy i Ukraińcy musieli się gdzieś kiedyś spotkać w jakiejś wspólnej celi. A o tym, że się spotykali, to mamy poświadczenia już z memuarystyki oraz różnego rodzaju wspomnień, relacji, czy też bardzo rzadko z dokumentacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jeden z więźniów, Władysław Siła-Nowicki, znany nam późniejszy polityk, który przeżył pobyt w stalinowskim więzieniu, zanotował w swoich pamiętnikach bardzo charakterystyczne zdanie. Napisał, że w stalinowskich więzieniach można było zauważyć szeroki przekrój społeczeństwa. Od ludzi z wysokim cenzusem naukowym do analfabetów. Pod względem wyznawanych zasad moralnych, od zniosłych ideałów do absolutnych cyników, którzy koledze pakującemu się na rozwałkę mówili zimno, no to oddaj swoje skarpety, bo i ci tak już nie będą potrzebne. Byli ludzie mówiący prawdę o swoim życiu przed aresztowaniem i ludzie bezczelnie kłamiący. Różni. Znany działacz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość dokonał również oceny spotkanych w więzieniu Niemców. Sprawa dotyczyła tych, których poznał już w celi śmierci. W większości byli to po prostu Niemcy, funkcjonariusze władz okupacyjnych, ale była wśród nich także grupka Polaków, skazanych zupełnie bezpodstawnie, ze świadomym zamiarem zohydzenia ich w oczach polskiego społeczeństwa za rzekomą współpracę z okupantem. Wszyscy bez wyjątku razem poruszali się w tak zwanym więziennym kieracie. Tak to w celi śmierci groza mieszała się z groteską. Kierat w celi śmierci. Przez cały dzień snuł się, krążąc wokół orszak kilkudziesięciu mężczyzn. Młodzi i starzy, Polacy i Niemcy. Wysokie osobistości z konspiracji, prości chłopi, robotnicy inteligenci, polityczni kryminaliści, szli i szli, jakby w jakimś danteńskim korowodzie dźwięczało w powietrzu ordynarne słowo z eksponowaną literką E. Tłumaczono sny. Wolność to sen niedobry, aresztowanie i kucie w kajdany. Aresztowanie i kucie w kajdany, dobry i budzący nadzieję. Pobyt w niemieckiej celi, pobyt w polsko-niemieckiej celi na Mokotowie wspomina również inny akowiec, Juliusz Bohdan Deczkowski, pseudonim Laudański. Mnie wpuszczono samego do jednej z cel. Zastałem w niej jednego więźnia. Cela była duża, na około 20 osób. Na moje dzień dobry więzień powiedział Guten Tag. Następnie zapytał, czy rozumiem po niemiecku. Gdy mu odpowiedziałem, że tak, tylko słabo, uśmiechnął się i przyjaźnie wyciągnął rękę na przywitanie. Geibel, Paul Geibel, przedstawił się, patrząc w moje oczy. Jego twarz przypominała mi rasowego Niemca. Według kryteriów propagandy hitlerowskiej miał około 40-50 lat. Jasny blondyn, szeroko niebieskie oczy otaczały rzęsy i brwi tego samego koloru jak włosy. Trzymał się prosto, można nawet powiedzieć przesadnie. Od pierwszego wrażenia domyślałem się, że był byłym wojskowym. Wyjaśnił mi, dlaczego jest sam w celi. Pełnił funkcję porządkowego. Do jego obowiązków należało zamiatanie i mycie podłogi, wycieranie kurzu, uprzątanie celi, gdy więźniowie wyszli do pracy, wynoszenie, czyszczenie kibla. W ogóle w więzieniu mokotowskim, w celi zwanej ogólniakiem, Polacy wykorzystywali Niemców. Było ich tam w tym czasie 40, w tym dwóch generałów z Wehrmachtu i z SS do prac porządkowych. Mycia misek po posiłkach oraz porządkowania celi po ogłoszeniu pobudki. Biorąc pod uwagę, że w ogólniaku nocowało około 150 więźniów, pracy było co niemiara. Jak wspomina Jan Radożycki, inny więzień,
Każde przedstawione przed nimi zadanie porządkowe wykonywali Niemcy bez szemrania. Inna sprawa, że po pracach porządkowych wszyscy więźniowie składali się dla nich na prowiant w postaci cebuli, margaryny i cukru. Od czasu do czasu Niemcy dostawali również po kilka suto obłożonych kanapek, po parę kawałków słodkiego ciasta, po kubku herbaty. Kolejny przykład z więzienia progresywnego w Jaworznie potwierdza, że wśród więźniów, bez względu na ich narodowość, kształtowała się powolna, wzajemna akceptacja. Najkrócej rzecz ujmując, krystalizowała się, aczkolwiek powoli, mała więzienna społeczność. Inicjatywa pojedania wychodziła najczęściej z polskiej strony. Podszedłem do jednego i poprosiłem spokojnie, żeby siadł z nami, wspomina Tadeusz Luski. Ja do was nie należę, odpowiedział cichutko, dziwnie akcentując wyrazy. Siadłem przy nim i również cichutko zapytałem. Bist du ein Deutscher? Ja, ich bin, odpowiedział z pełnym oporem. Wziąłem go pod rękaw i doprowadziłem do stołu, wpychając niemal siłą krąpę chleba do jego ręki. Chłopcy niemal obojętnie przyjęli to wyjaśnienie. Ktoś poprosił, jedynie bym spytał Niemca, z jakiego więzienia tu trafił. Odpowiedział, że z Radochy. To było więzienie w pobliżu Sosnowca, w którym przetrzymywano Niemców, niezależnie do różnych organizacji zwanych dla uproszczenia Werwolfem. W ten sposób wyjaśniła się ostatnia tajemnica naszej celi. Werner Kim został zaakceptowany jako członek naszej małej społeczności, mając poważne wbroki w posługiwaniu się językiem polskim, zawsze pozostawał jednak na uboczu. Niektórzy z niemieckich więźniów, uprzywilejowani z powodu stopnia wojskowego lub rangi administracyjnej, w latach okupacji otrzymywali wyjątkowo podwójną porcję żywności z lepszego, bardziej treściwego kotła. Jednym z takich więźniów był Jürgen Strop, kat getta w Warszawie w 1943 roku. Współwięzień z celi, Kazimierz Moczarski, pewnie znana Państwu postać, zauważył, jak ten właśnie specyficzny więzień zachowywał się w tej celi podczas posiłków. I tak napisał. Obiadował wolno, z apetytem, w całkowitym milczeniu. Specjalną porcję otrzymywał również inny niemiecki dygnitarz Erich Koch. Żadnemu z oficerów Armii Krajowej, czy też z innych oddziałów pierwszej powojennej konspiracji, nie przysługiwał taki rarytas, czyli podwójna porcja obiadowa z lepszego kotła. Z kolei Ukraińcy nie mogli liczyć na przychylność kalifaktorów przy podziale i tak bardzo skromnych porcji obiadowych. Jeden z więźniów ukraińskich, Michał Gabło, który doświadczył pobytu w kilku zakładach karnych, wspomina. Na obiad dostawaliśmy jedną chochelkę zupy rzadziutkiej i bardzo słabo maszczonej. Kucharz jak brał tę zupę, to tak po wierzchu, delikatnie, żeby za dużo gęstego się nie wzięło. Część chochelki jeszcze zlewał, tak że w końcu w misce było na dnie trochę rzadkiego i parę kostek ziemniaków lub buraków. Do tego dostawało się kromeczkę chleba, cieniutką i długą jak dłoń. Jeśli chodzi o więzienne wyżywienie, to przez kilkanaście miesięcy więźniowie narodowości niemieckiej nie mogli otrzymywać żadnych paczek. I tutaj dochodziło do bardzo często powtarzającej się sytuacji, że polscy więźniowie po prostu dzielili się tymi paczkami. W celi była daleko posunięta solidarność, że jeżeli ktoś coś dostawał z zewnątrz, to bez względu na narodowość, stopień wojskowy, czy też postawę, dzielono się równo. A największe porcje otrzymywali ci, którzy tego potrzebowali, zwłaszcza więźniowie chorzy, maltretowani podczas przesłuchiwania oraz ci, którzy w danej chwili tej pomocy potrzebowali. I mamy dziesiątki tego rodzaju przykładów, kiedy jest to wspólne dzielenie się paczką. Później sytuacja uległa zmianie i od początku lat 50. Niemcy już mogli otrzymywać paczki w zakładach karnych i oni również bardzo często
dzielili się swymi tymi dobrami, które otrzymywali, ale z pamiętników również wynika, że nie zawsze, bo byli tacy niemieccy więźniowie, którzy nie czuli potrzeby dzielenia się. Jest relacja tutaj takiego więźnia, to jest ksiądz Bronisław Sroka i to jest relacja z więzienia w Sztumie. Od czasu do czasu otrzymywał jakieś paczki. To był kapitan Alois, bez nazwiska. Od czasu do czasu otrzymywał jakieś paczki, chyba z RFN. Ale się nimi z nikim nie dzielił. Nawet z drugim Niemcem, który był w tej samej celi. Z czymś podobnym nie spotkałem się nigdy w mojej więziennej karierze. Całą paczkę zjadał sam. Przed spożyciem z ujmującą prostotą wygłaszał zwykle krótkie przemówienie, które brzmiało mniej więcej następująco. Wiem, panowie, że może to nieelegancko z mojej strony, że się z nikim nie podzielę. Ale jestem realistą. Gdybym się z wami podzielił, to ja miałbym mało i wy byście się nie najedli. Pozwólcie więc, że ja sam tę paczkę skonsumuję. To jest jeden z odosobnionych przykładów. Taki po prostu zafunkcjonował w literaturze, pamiętnikarskiej. Z innymi się nie spotkałem. A czy był szczery? Jeśli chodzi o Niemców, zwłaszcza wysokich oficerów, tych, którzy należeli do elity zbrodniarzy niemieckich i później byli sądzeni przez polskie sądy i skazani na długoletnie kary więzienia albo na karę śmierci, oczekiwali na wykonanie wyroku, to również oni mogli korzystać z daleko idącej pomocy lekarskiej. W przeciwieństwie do polskich więźniów politycznych, którym ta pomoc nie była udzielana. I to jest taka ogromna dysproporcja, kiedy patrzymy na losy Polaków i Niemców w stalinowskich więzieniach. Jednym z takich więźniów, któremu udzielono takiej daleko idącej pomocy, był już tutaj wspomniany Erich Koch, hitlerowski nadprezydent Prus Wschodnich i komisarz Rzeszy na Ukrainę. Jak zanotował Tadeusz Denkowski, który był więziennym lekarzem, ale też był i więźniem, i lekarzem w jednej osobie, to niemiecki dygnitarz cierpiał na chorobę wrzodową. Na dodatek potrzebował daleko idącej pomocy stomatologicznej. Był bowiem bezzębny. Otrzymał zgodę na protezę. Choroby, jak na ironię, uratowały mu życie. Z ich powodu nie wykonano na nim wyroku śmierci. Dożył w zakładzie karnym w Barczewie 1986 roku, od 1945. Był najdłużej żyjącym zbrodniarzem wojennym w polskim więzieniu. Jeśli chodzi o wzajemne relacje, już wykraczając poza żywność, poza pomoc lekarską, to ci więźniowie oczywiście rozmawiali razem ze sobą o różnych sprawach. Często rozmawiali o tym, co w pewnym sensie łączyło ich biografię, a ich biografię łączyła wojna. Niemcy nie potrafili zrozumieć jednej rzeczy. Jak to jest możliwe, że po wojnie w tym samym zakładzie karnym, w tej samej celi siedział oficer Gestapo, zbrodniarz odpowiadający za rzeź Woli czy za likwidację getta w Warszawie i oficer Armii Krajowej, który kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej walczył przeciwko niemu. I to była rzecz, którą żaden z niemieckich oficerów nie potrafił zrozumieć. I w rozmowie z Kazimierzem Moczarskim mówił o tym Jürgen Stropp. W rozmowie z Kostkiem Biernackim mówił o tym Erich Koch i jeszcze w wielu, wielu innych sytuacjach mamy tego rodzaju rozmowy, że dla nich to było niepojęte. A tym bardziej było niepojęte, że polscy więźniowie w celi bardzo często byli ubrani w mundury Wehrmachtu. Czyli to już w ogóle dla nich była rzecz nie do zaakceptowania. O ile Jürgen Stropp, kiedy Moczarski wszedł do celi i kiedy Stropp zorientował się, z kim ma do czynienia, od razu odstąpił jedyną w celi prycz i powiedział wyraźnie do Polaka: pan reprezentuje naród zwycięzców. Panu przysługuje spanie
w celi na pryczy, bo to było wygodniejsze spanie. Na co Moczalski mu odpowiedział: od dzisiejszego dnia w celi jest jedna sprawa i sprawiedliwość. Śpimy wszyscy na podłodze. Cel, prycz została złożona, co również bardzo mocno zdziwiło niemieckiego dygnitarza. Zupełnie inaczej ta sprawa wyglądała, jeśli chodzi o Wacława Kostka-Biernackiego. I zbliża się pierwsza noc, kiedy Kostek-Biernacki dzieli cele z Kochem. I tak składa relacje z tego wydarzenia Jan Kligert. Gdy pierwszej nocy mieliśmy się ułożyć do snu, byłem przekonany, że z pryczy skorzysta Kostek-Biernacki. Okazało się, że tak nie jest. Wpadłem w złość. Odczuwałem to jako zniewagę, nie tylko w stosunku do niego, ale i do mnie. Powiedziałem groźnie po polsku: ty, Koch, będziesz teraz spał na ziemi, zrozumiałeś, bandyto? Koch próbował mnie sprostować: ich bin Herr Koch. Zacisnąłem mu przed nosem pięść i powiedziałem: dam ci zaraz takiego hera, że ci zęby tyłkiem wyjdą. Konflikt zakończył się chwilowym sukcesem polskich więźniów. Noc przespali na pryczy. Wspólnie Wacław Kostek-Biernacki i autor wspomnień. Na drugi dzień po interwencji Straży Więziennej pan Koch wrócił na wygodniejsze legowisko. Być może ta sytuacja zadecydowała o tym, że Wacław Kostek-Biernacki, w przeciwieństwie do Kazimierza Moczarskiego i Kazimierza Leskiego, nie zamienił już z niemieckim zbrodniarzem ani jednego zdania. A trzeba przyznać, Kazimierz Moczarski przeprowadził ze Sztropem długą, bardzo długą rozmowę, spisał ją w warunkach więziennych, a potem ta efekty tych rozmów ujrzały światło dzienne w pracy Rozmowy z Katem, i to był bestseller wydawniczy, jeden z niepowtarzalnych w historii polskiego więziennictwa. Ja już powolutku, proszę Państwa, zbliżam do końca swoją wypowiedź. Mam tu oczywiście jeszcze kilka innych przykładów, które mniej więcej właśnie relacjonują wspólny pobyt w celi. Również w tych różnych wydarzeniach uczestniczą Ukraińcy, którzy dużo bardziej, powiedzmy, szybciej jakby wkomponowują się w te życie w celi. W przeciwieństwie do niektórych Niemców, oni akceptują tę rzeczywistość i nie ma tak daleko posuniętych, jak to przedstawiłem, konfliktów i dyskusji. Można stwierdzić, że po analizie dostępnych źródeł, że relacje pomiędzy polskimi, niemieckimi i ukraińskimi więźniami w stalinowskich zakładach karnych układały się początkowo od pewnej niechęci. Ale ta niechęć powolutku zmieniała się we wzajemną tolerancję i współczucie. Pomoc w postaci dzielenia się żywnością weszła na stałe do norm we wszystkich zakładach karnych. A trzeba uczciwie przyznać, ta żywność to była najważniejsza rzecz, o której można było wówczas w zakładach karnych mówić. Dyskusje oczywiście też były ważne, ale one schodziły jakby na drugi plan. Ważniejsze było przeżycie i dlatego to dzielenie się żywnością, paczkami, czy też współczucie dla tych chorych, którym przekazywano te skromne racje żywnościowe, one jakby powodowały, że te sympatie nabierały jakby innego wymiaru. Dziękuję bardzo.